Panie burmistrzu. Dziękuję bardzo, panie dyrektor. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie, za możliwość współuczestniczenia w tym wspaniałym dziele czytania narodowego. Myślę, że to, co jest przesłaniem tej akcji, było zawarte już w liście prezydenta, więc tutaj niewiele można dodać. Ja ze swojej strony chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie Przedwiośnie jest takim symbolem pokazania, że warto o tą wolność dbać, warto o tą wolność walczyć, a jeżeli się już ją wywalczy, aby pamiętać, że ona nie jest dana raz na zawsze. Ale jeszcze jedno ważne przesłanie, które mnie osobiście w tym tekście zainspirowało, zaintrygowało, to jest czas współczesny, gdzie wielu naszych rodaków nadal przebywa za granicą, pracuje za granicą i myśl o powrocie do kraju zawsze się mierzy z tym, czy w kraju będzie lepiej niż tam, gdzie mieszkają dzisiaj. I to jest czas współczesny, który bardzo świetnie obrazuje również Przedwiośnie i jego przesłanie. Życzę państwu, aby to czytanie stało się dla nas przyjemnością, choć wiecie doskonale, że Przedwiośnie nie jest tekstem współczesnym, literackim, ale bardzo trudnym. Sam wiem, jak to będzie nam trudno pamiętać, żeby nie używać współczesnych dzisiaj wyrazów, a trzymać się tej poezji, tej współczesnej literatury tamtych czasów. Bardzo dziękuję, że państwo jesteście z nami. Dziękuję jeszcze raz, że mam przyjemność z wami uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ja zanim oddam głos koleżance, która zaprezentuje wszystkich naszych gości czytających, pozwolę sobie jeszcze powitać. Wśród nas jest pani Magdalena Kasprzak, sekretarz gminy Kłobuck. I jest również pan Aleksander Tokarz, radny Rady Miejskiej w Kłobucku. Także witam serdecznie, jest nam miło. No i tyle z mojej strony, oddaję głos koleżance i za chwilę będziemy już przystępować do akcji. To będzie wersja odczarowana, czy te fragmenty nie będą? No, jest to trochę wymieszane tutaj, powiemy tak. Ze względu na czas, na to, że następna impreza o 18, tak, i na Górze Opatowskiej i mamy blues dzisiaj w Kłobucku, więc musimy w pewien sposób się zmieścić w jakichś ramach czasowych. Będziemy się starali, żeby było dobrze. Głównym celem naszej akcji jest zachęta do wspólnego czytania. Wspólne czytanie buduje więzi, pozwala dobrze spędzić czas, ale przede wszystkim pobudza wyobraźnię. Simona Gajowca i Cezarego Baryki na Nową Polskę. Trzeba było iść do Gajowca, czego aż dotąd Cezary unikał. Gajowiec zaprosił Barykę po staremu do swego prywatnego mieszkania. Cezary wszedł i usiadł w rogu pokoju. Rozwiało brudny dzień i kwiat. Jak wyginąłeś
Polskę idą w bój.